Po latach tułaczki, aby spocząć w ojczystej ziemi, powrócili do Polski pierwszy dowódca dywizjonu 303, pułkownik Zdzisław Krasnodębski oraz jego żona Wanda. Pułkownik całe swoje młode życie poświęcił walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Na warszawskim lotnisku wojskowym z najwyższymi honorami prochy pułkownika i jego żony Wandy, żołnierza Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego przywitali kombatanci, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz żołnierze, w tym dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych, generał pilot Lech Majewski. To honor móc witać na lotnisku w Warszawie jej obrońców z września 1939 roku oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Po długiej tułaczce wraca do ojczyzny prawdziwy bohater i niezłomny patriota. Pułkownik Zdzisław Krasnodębski był weteranem wojny polsko-bolszewickiej, dowodził 111. Eskadrze Myśliwskiej w Warszawie i 3. Dywizjonowi Myśliwskiemu Brygady Pościgowej. Walczył w kampanii wrześniowej i w obronie Francji. W 1940 roku po ewakuacji do Wielkiej Brytanii objął dowodzenie nad legendarnym Dywizjonem 303, który wsławił się w bitwie o Anglię. Został ciężko ranny po zestrzeleniu. Później szkolił polskich pilotów w Wielkiej Brytanii. Po wojnie nie wrócił do Polski, jednak bardzo aktywnie działał w organizacjach polonijnych. Wyemigrował do południowej Afryki. Ostatecznie osiadł w Kanadzie, gdzie zmarł w 1980 roku. Za swoje wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej został w 2009 roku odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzisiaj przybywacie do ojczyzny, aby wreszcie spocząć w niej w pokoju. Witamy Was. Szkoda, że nastąpiło to po tak wielu latach. Polscy piloci do dziś pamiętają swoich wielkich poprzedników. Z dumą posługują się godłem lotniczym używanym przez Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki. Na kadłubie jednego z samolotów MiG-29 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim widnieje również portret pilota Zdzisława Krasnodębskiego. Jutro prochy pułkownika Krasnodębskiego i jego żony Wandy spoczną na warszawskich Powązkach. W południe w ich intencji zostanie odprawione nabożeństwo żałobne w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.